Studio Melina, Real Life. Dzisiaj będzie trochę o jajach. Jajo, jakie jest, każdy w zasadzie wie i widzi i zna. No i kupujemy z reguły kurze jaja, ponieważ kura potrafi się zareklamować, znosząc swoje jaja, ponieważ gdacze głośno. Natomiast kaczka na przykład nie. Nawet nie wiem, jak się zachowuje kaczka, kiedy zniesie jajo, czy kwacze, czy nie kwacze, czy daje w jakiś sposób do zrozumienia, że zniosła jajo. No nieważne, kupujemy w zasadzie kurze jaja i na tym powinno się to skończyć. A byłem dzisiaj w sklepie, patrzałem na jajka różnego rodzaju. Właśnie, no i wybrałem ostatecznie te najtańsze, oczywiście, no bo musiałem kupić sobie jeszcze wódkę, żeby się zaprawić. I tak przyszło mi do głowy, co można zrobić z jajem albo z jajami na przykład. No i tak, powiedzmy, można zrobić omlet taki ładny na patelni, się najeść z rana. Jajecznicę można sobie zrobić też, tak pozapisywałem to wszystko w punktach, żeby mi się nie popieprzyło w głowie oczywiście, starej. No można zrobić adwokata jeszcze tego do picia, no bo ten co do sądu przychodzi i broni rozmaitych przestępców i morderców, to już tam zostało dawno zrobione innego rodzaju jajami, ale to już jest też inna rzecz, inna bajka. No co można jeszcze? Można zapiec jaja z pieczarkami, można zrobić panierkę do schabowego z jaja albo z jaj, można wysiedzieć kurczaki, jeżeli ktoś ma nie za ciężką dupę. Można posiedzieć na nich też dla rozrywki, poskakać na nich, jeżeli ktoś się zdenerwuje i nie umie się w jakiś inny sposób wyładować. No, przydają się jaja również do obrzucania polityków, chociaż lepiej byłoby obrzucać innymi rzeczami, ale nie powiem, bo zaraz mnie uznają za terrorystę. No, na przykład są murarze, panowie, którzy ciężko pracują, wznoszą domy, budują nowe domy i tak dalej. I czasami jak pan budowy, który źle murarzy opłaci, może się potem zdziwić, bo można na przykład takiego zbuka pięknie wmurować w ścianę, takie śmierdzące jajo okropnie, i ono śmierdzi latami, dosłownie nie można tego usunąć, nikt nie wie dlaczego. No i wtedy można szukać pana murarza, żeby dał się przebłagać i za odpowiednią opłatą tego zbuka wyjąć ze ściany, w taki bardzo wypróbowany sposób. No co jeszcze można? Jajo można jeszcze wydmuchać na przykład, oczachę rozwalić i stan włosów poprawić, zakładając, że ktoś je jeszcze ma i ze zmartwień mu nie wypadły i braku kasy. No i taki jeszcze jeden pomysł, no na przykład można zmieszać z browarem i z miodem te jaja, przez co można pozbyć się grypy. Naturalnie zastosowanie to nie działa na syfilis i rzeżączkę, ale to już też inna sprawa. Miłego wieczoru wszystkim życzę i pięknego dnia, jak się obudzicie bez kaca. Dobranoc Państwu.